Dzisiaj będziemy wymieniać filtr fazy ciekłej gazu. Pierwsze co trzeba zrobić, to zakręcić gaz w butli. Tutaj mamy takie pokrętełko. Trzeba to zakręcić, żeby nam gaz nie spierdalał. Następnie możemy odpalić samochód, żeby ten gaz wyparował z instalacji. Teraz odkręcamy tutaj, ten filtr się znajduje w tym miejscu. Odkręcamy tutaj tą śrubkę i wyciągamy filtr. I wyciągamy tutaj ten filtr. Filtr jest w stanie tragicznym. Taki właśnie zapchany filtr powodował, że po wciśnięciu gazu przełączał się na benzynę. Po wymianie już powinien problem nie ustępować.